Cześć, to jest Farel Wiemski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj oficjalnie odblokujemy nową zadymiarę Willow, na którą bardzo długo czekałem. Willow jest zadymiarzem mitycznym, jak widzicie mam 235 kredytów do odblokowania i mogę ją kupić za 306 gemów. Ale moi kochani, oczywiście jeszcze mamy tutaj tokeny, które muszę odblokować, bo poodbierałem sobie... Troszeczkę źle to rozegrałem, wiecie co? Bo odbierałem tokeny, jak nie miałem Willow jeszcze możliwości odblokowania i mi te tokeny wskakiwały za punkty sławy. Rozumiecie, o co chodzi? Totalnie jakoś się wtedy tak zakręciłem i to podblokowywałem, ale nieważne. Nieważne, bo i tak dzisiaj ją kupimy. Sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy. 270 gemów. I teraz jest pytanie, czy jest lepiej kupić ją za 270 gemów, czy wejdźmy do sklepu, bo w sklepie jest oferta za 109 zł i od razu z bomby dostaniemy nowy spray i od razu z bomby dostaniemy Axel Willow, więc będziemy mogli sobie przetestować też nowego skinka. Więc mi się wydaje, moi kochani, że musimy wydać dzisiaj 109 zł. I chciałbym, żeby każdy zostawił łapeczkę w górę za to, że wydajemy pieniążki w Brawl Stars na zadymiarzy. I obiecuję wam, że jeżeli pod tym filmem zostawicie 4000 łapek, to jutro oblatuje kolejny odcinek z gry Brawl Stars, jak wymaksujemy Willow. I zobaczymy, na czym polegają jej wszystkie gadżety Star Powery i porównamy ją do dzisiejszego odcinka. Więc zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel do sklepu, co? Was to nic nie kosztuje, mi zawsze jakiś z tego grosik wpadnie, dzięki czemu później mogę robić konkursy, czy to w Fortnite, czy to w Brawl Stars, czy w innych gierkach. Także dziękuję każdemu oczywiście za wsparcie. I moi drodzy, zróbmy sobie też dzisiaj mały konkursik. Skoro jutro będzie odcinek, jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursiku i wygrać jaką tutaj ofertę? No myślę, żebyśmy zrobili tą za 60 zł, a dokładnie będzie to kod PSC o wartości 60 zł. Jeżeli chcielibyście wziąć udział, łapka w górę, subik na kanale, wpisz kod Farel do sklepu i napisz w komentarzu: mam aktywny kod w sklepie. A jutro było niby szczęśliwego zwycięzcę. Klikamy na ofertę i moi drodzy państwo, zakup został pomyślnie sfinalizowany. Kupiona i odblokowujemy! Tak jest! Nowy zadymiarz Willow, mistrz kontroli. Pamiętajcie, że ona kradnie umysł. Uroczy, może? Przerażający. Bez wątpienia kontrolujący na maksa. I uwaga, przy okazji od razu do niej trafiliśmy nowe przebranie AXL Willow, czyli Axolot. I tu taka ładna kijaneczka, więc sobie od razu tak. Wow, księżycowa sława jest mocna. Więc sobie od razu, moi drodzy, gdzie jest ta Willow? Ona będzie w mitykach, czekajcie, czekajcie. Mamy Willow, oczywiście wybierzmy sobie jeszcze nowy spray, a już jest na pierwszym miejscu, więc kozak. Oczywiście ją sobie ulepszymy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Okej, mamy 7 poziomów, na chwilę obecną nam starczy. Odblokowujemy oczywiście gadżecik. Pierwszy gadżet, moi drodzy, to oczarowanie. Następna klątwa latarni Willow zadaje dodatkowo 500 punktów obrażeń, a całe obrażenia są zadawane natychmiast, a nie rozłożone w czasie. Dobrze wiedzieć, okej. Więc wybieramy sobie naszą nową zadymiarę na poziomie 8 na chwilę obecną. Wchodzimy w mecze solo. Co my tutaj mamy dzisiaj? Wow, jest jakaś fajna mapka. So cool. Bierzemy i gramy. No dobra, wow, 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 wow. Czy wy to widzicie? Prawie cały serwer Willow. No to ja ryzykuję. Ja od razu lecę na sam środek. Skakuję tutaj. Gadżet daję. I walę bombę. O! Padłem, bo jakiś chłop nam wskoczył. Jeszcze raz. Dawno tak nie miałem, że pierwszy mecz nowym zadymiarzem przegrywam. Zobaczcie, ona swoją latarnię zniszczyła, biedna. No dobra, czy jesteście gotowi? Robimy jeszcze raz taką samą zadymę, tylko że... Nie, 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 nie. Oj, nie, 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 nie. Ja tam się nie pkam chyba na środek. Bo jak polecę na środek, to będzie totalny przypał. Ale nabiję sobie dzięki temu szybko ulta. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Ten jest zarażony, chłop. Zarażony, tak jest. Jackie dostała. Dostał. Raz, dwa, trzy. Dobra. Porobiony. Pada. Łatwiutko z nim. Kontrolujemy umysł i patrzcie na to. Wyjaśniamy chłopa. Wyjaśniamy chłopa. Cyk. Dobra, uciekam szybko. A, ten Karol mnie zabije. Udało mi się. Przez chwilę grałem Karlem, widzieliście to? Mega, mega mocne. Bardzo fajny zadymiarz. Chłop po prostu zbladł, nie wiedział co ma zrobić. Dobra, przecież ten chłop ginie. Teraz postaram się przejąć tą postać, która ma najwięcej power cubesów na tej mapie. Dobra, chodź, chodź, chodź gościu. Bomba, 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 dostał dwa razy. Czy ja mam jakiegoś tutaj zadymiarza, którym mógłbym zniszczyć na przykład ogrodzenie? Chyba nie mogę używać gadżetów ani star powerów, co nie? Powiem wam tak, ja ryzykuję. Lecę. Na środek.
Skakuję w teleport. Pyk! Tu już jest strefa, ale ma bardzo dużo parki u psów, ale farma! Czy mi się uda to przeżyć? Szybko! Wracam! Woo! Jestem! Nie! Ale żebym się na te power cubesy połakomił. Ale prawie wyszło. Kolejny mecz przegrany, drugi z rzędu. Jednak borowikiem jestem. Teraz, moi kochani, nam na pewno się uda przejąć umysł. I ja od razu chciałbym przejąć umysł. Czyj tutaj? Na przykład może Penny, jeżeli się uda. Dobra. Pierw musimy nabić sobie szybciutko ulta. Siema, gościu. Ej, przecież się w ogóle ten Barley nie broni. Takiś bot chyba jest, albo totalny borowik. Dobra. Nie chcecie, to nie. Ja lecę pierwszy i wszystko będę kradł. Ha! Patrzcie na to. Od razu insta z bomby wszystko rozwalam. Przecież ja będę miał teraz takie DPS-y, że jest koniec świata. Ile tu power cubesów jest? Z 15? Więcej, więcej, więcej. 16! Mocno! I co pani teraz powie? Pan El Primo. Tyk! Ja wskakuję nim na trampolinę. I zobaczcie. Normalnie w sobie wskoczył chłop w teleport i chyba ginie. Rzucam. Przeżyje on? Nie. Chyba już jest po nim. Dobra, ta jest pokonana. Tom Rosita, bo Rosita ma najwięcej HP. Ale chyba ten Karol będzie najbardziej denerwującą postacią. Więc ja go tutaj szybciutko wyjaśniam. Kradniemy umysł Karla. Nie dam rady. Oto Bibi. Bibi! Bye bye! Nie trafiłem! Co jest niesamowita sprawa! Dobra, ona leży. Wącha kwiatki. Zróbmy to jeszcze raz, tylko na tej Rose na przykład. O kurczę, za mocno ją bije. Nie no, Karl jest denerwujący, serio. Dobra. Mamy to. Karl pada. Bierzemy Penny. Penny do nas przylatuje i wskakuje w teleport. A jednak Penny się nie udało wskoczyć. Skończyła mi się hipnoza. Aha, a Rosa zginęła od strefy. Najgorzej. Ej, to jest naprawdę zarąbisty patent. Ale dobrze, moi drodzy, zróbmy pierw zmianę skinka na Axolot i zobaczcie, jak ona wygląda. No ale tego skinka oceniam 7 na 10, bardzo fajny. I ulepszymy sobie jeszcze jeden poziom wyżej postać. I odblokujemy, moi drodzy, miłość jest ślepa. Klątwa latarni zmniejsza także szybkość przeładowania dotkniętych nią zadymiarzy. Wybieramy oczywiście. Więc teraz będziemy mieli przewagę nad przeciwnikiem, bo przeciwnik będzie wolniej przeładowywał. Moi drodzy, słuchajcie, chciałem wam jeszcze przypomnieć, że jest mój aktywny klub Defarel Team. Wymagane pucharki, aby wejść do klubu, to 31 tysięcy. Aktualnie jest 25 członków, więc jeżeli, mój drogi przyjacielu, grasz w Brawl Stars, chciałbyś zasilić moje szeregi, zapraszam cię serdecznie. Gramy oczywiście sobie tygodnie ligi klubowej, pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Aktualnie jestem na takim etapie, dobrze nam idzie. Mamy tutaj też oczywiście dostępny sklepik, za które żetony sobie kupujemy, skinki, różne bajery, więc jeżeli szukasz klubu, zapraszam. A my zagramy sobie jeszcze raz ten sam tryb i postaramy się jeszcze raz jak najwięcej umysłów skraść. O! Jakie są postacie na mapie? O kurczę, widzę Willow. O, 2, 4, 6! Ile Willow? Nie no, najgorzej, one będą rzucały przez płot, tak samo jak ja. Będę miał małe szanse na wygraną. Dobra, ale postaramy się to zrobić szybko. Bomba, 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 bomba. Okej, tamta dostała. Jeszcze raz ginie. Nice. O kurczę, blaszka! Frank 17. Ciężko będzie go pokonać, ale mogę mu skraść ewentualnie... Ej, 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 wypad, 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 wypad. Dobra, tego Greya trzeba porobić, patrzcie jak. Okej, okay, albo i nie, albo i nie. Skradnę mu umysł i wyskoczę na arenę. Nie trafiam! Najgorzej! Dobra, on pada. Nie trafił mnie. Kasztan! 200 HP mi zostało zaledwie. Ta dostała od razu bombę mocną. Jeszcze raz dostanie od razu petardę. O, ale przyjęła za 2300. 400 HP jej zostało. 4 zadymiarze do końca. Dobra, temu kradniemy umysł i on wskakuje tam. Siema, mordo! Ty niestety giniesz. Giniesz od strefki. Mam nadzieję, że zginie od strefki. Dobra, pada, tak jest. Wielkie starcie. Jestem najlepszy w kradzież umysłów. Postaramy się porobić w ten sam sposób. Patrzcie, bomba. Wow, 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 wow. Nie! Nie! Zginę w ten sam sposób, najgorzej. Co mi chłop porobił? Dobra. Mega fajny mecz, mega zabawny. Sam zginąłem od swojej broni. Ale ja się nie poddaję. Jeszcze raz. Nie może być tak, że chłop wyjaśnia mi moją taktyką. Teraz, moi kochani, to ja będę rozdawał karty. Zostawcie łapeczkę w górę, a teraz na pewno uda mi się skraść umysł ostatniej osobie na mapie i wygrać w ten sposób mecz. Dobra. Rzucam tutaj dwa razy.
Okej, okay. Ten niestety pada na dole, ziomek. Nie chcę ich dobijać za mocno, żeby móc sobie ładować ulta łatwo. Mamy ulti, więc spoko. Riko! Riko, jesteś chętny wyskoczyć na środek, więc skakuj. Aaaa! To nie we mnie, nie we mnie, Riko! No pan zabije Michelkę. Dobra, nice. Jestem mega ciekawy, czy w ogóle jestem w stanie tą szelkę przeatakować. Chodź, 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 ja ci tu skradnę umysł. Tak, dostała! I leci na środek od razu w tą! Teleport! Wow! Dobijam ją! O kurde! Colt przegiął pałkę! Dobra, panie Colcie, pan niestety musi wyjeżdżać mi stąd. Giniesz. Leży, nice. I mamy chyba jeszcze jednego oponenta. Dwóch! Panie Squeak! Dostaje pan jedną plombę. Raz, dwa. O, 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 o! No dawaj tego ulta. O, w nitę wcisnął na ginie! Skubana! Dobra. I uwaga, moi drodzy, to jest ta akcja. To jest ta akcja, o której mówiłem. Tutaj trzeba wyjaśnić chłopa przy pomocy hipnozy. Kradniemy hipnozę. Znaczy, kradniemy umysł. No i chciałem wskoczyć. Chciałem, moi kochani, wskoczyć do środka, ale się nie udało. Dobra, teraz muszę sobie... Ej, 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 ej! Zabiję mnie, no! Nie wytrzymam. Dobra. Jestem borowikiem w tą gierkę. Nie udało mi się. Także spokojnie, moi kochani, tą próbę podejmiemy na pewno w następnym odcinku, jak już wymaksujemy naszą zadymiarę na poziom 13, odblokujemy wszystkie gadżety Star Powery, więc zostawcie łapeczkę w górę, jak chcecie zobaczyć ten odcinek. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, zadymiarze, hej!